Piłka nożna to sport drużynowy. Po boisku biega 11 zawodników ubranych tak samo, a w wywiadach przed kamerami wszyscy tłumaczą się w podobny sposób. Czy w futbolu jest więc miejsce na indywidualizm i życie po swojemu? Dziś piłkarze, którzy swoim nieszablonowym zachowaniem, a często również wielką odwagą, odcisnęli trwałe piętno na historii piłki nożnej. O tym, że warto żyć po swojemu na przekór innym, dobitnie przekonał się Viv Anderson. W latach 80. ubiegłego wieku był ważnym ogniwem obrony angielskiej kadry. Co w tym niezwykłego? Otóż Anderson był czarnoskórym piłkarzem w czasach, gdy na angielskich stadionach i poza nimi rasistowskie incydenty były na porządku dziennym. Obraźliwe gesty i słowa dochodzące z trybun nie przeszkodziły mu jednak w byciu jednym z najlepszych angielskich obrońców swoich czasów i zapisaniu się na kartach historii w roli pierwszego czarnoskórego zawodnika grającego w reprezentacji Anglii. W 2000 roku za swoje zasługi został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego. Historia Andersona stała się pozytywnym przykładem dla wielu młodych czarnoskórych piłkarzy urodzonych w Anglii, którzy w tamtym czasie stawiali swoje pierwsze kroki na tamtejszych boiskach. Kalusza Balawa. To nazwisko przeciętnemu kibicowi piłki nożnej nie mówi absolutnie nic. Tymczasem ten zambijski piłkarz jest jedną z najważniejszych postaci afrykańskiego futbolu. 27 kwietnia 1993 roku reprezentacja, której Balawa był kapitanem, wyleciała na eliminacyjny mecz Mistrzostw Świata z Senegalem. Kapitan nie znalazł się jednak na pokładzie samolotu, bo w tym czasie rozgrywał swój mecz w barwach PSV Eindhoven i do Dakaru miał dolecieć z Europy. I tylko dzięki temu, jako jedyny członek tamtej reprezentacji, nie zginął w katastrofie, która wydarzyła się tamtego popołudnia, gdy samolot z całą kadrą na pokładzie rozbił się w Atlantyku u wybrzeży Gabonu. Po stracie wszystkich kolegów z boiska i sztabu szkoleniowego, Balawa wziął na siebie ciężar odbudowy drużyny narodowej, pozostając jej liderem i już w następnym roku awansując z nią do Pucharu Narodów Afryki. Na kolejnym turnieju, dwa lata później, Zambia zajęła trzecie miejsce na czarnym kontynencie, a sam Balawa został najlepszym strzelcem turnieju. W 2003 roku, będąc wciąż aktywnym zawodnikiem, na 3 lata objął rolę grającego selekcjonera Zambii, a następnie posadę szefa tamtejszej federacji piłkarskiej. Nazwisko tego człowieka z kolei zna pewnie większość z Was, choć być może nawet o tym nie wie. To Jean-Marc Bosman, od którego nazwiska wzięło się piłkarskie prawo Bosmana, czyli możliwość odejścia za darmo do innego klubu po wygaśnięciu kontraktu. Bosman był piłkarzem belgijskiego RFC Liège, gdy w 1990 roku jego kontrakt dobiegł końca. Po znacznym obniżeniu zarobków i przesunięciu do rezerw, piłkarz zdecydował się na zmianę klubu. Jednak w tamtym czasie, aby tego dokonać, nawet w przypadku wygaśnięcia umowy, nowy klub musiał zapłacić pewną sumę odstępnego. Po znalezieniu nowego pracodawcy, na przeszkodzie transferu stanęły właśnie wspomniane pieniądze i transakcja nie doszła do skutku. Bosman uznał to za naruszenie jego praw pracowniczych jako obywatela Unii Europejskiej i będąc pewnym swoich racji, złożył skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Po prawie 5 latach mozolnych rozpraw, 15 grudnia 1995 roku, Trybunał przychylił się do wniosku piłkarza i tym samym dokonał precedensu, który zrewolucjonizował rynek transferowy. Dzięki swej niezłomności i uporowi, Jean-Marc Bosman jako pierwszy wystąpił w imieniu wszystkich swoich kolegów po fachu przeciwko finansowej machinie piłkarskiej. Za jego sprawą kluby mogą dziś za darmo pozyskiwać piłkarzy, a ci swobodnie zmieniać pracodawców, z którymi nie wiąże ich już żadna umowa. Nie bez powodu mówi się, że Liga Angielska to najbardziej siłowa liga świata. Określenie to brytyjski futbol zawdzięcza przede wszystkim dawnym czasom, gdy na boiskach rządzili atleci pokroju Winniego Jonesa czy Roya Keana. Jakież więc było zdziwienie kibiców Chelsea, gdy w listopadzie 1996 roku do ich klubu trafił filigranowy napastnik Gianfranco Zola. Włoch mierzący zaledwie 166 cm wzrostu już w pierwszym sezonie przyczynił się do zdobycia przez The Blues Pucharu Anglii i został wybrany przez dziennikarzy graczem roku Ligi Angielskiej. W ciągu blisko 6 lat na Stamford Bridge, robiąc swoje i nie zważając na panujące w Anglii trendy, zapracował na miano legendy klubu, pomagając wywalczyć Super Puchar Europy, Puchar Zdobywców Pucharów, Puchar Ligi, dwa Puchary Anglii i Tarcze Dobroczynności. Swoją postawą na boisku równie wiele zrobił też dla całej angielskiej piłki.
To on sprawił, że angielscy menedżerowie nie tylko otworzyli się na piłkarzy spoza Wielkiej Brytanii, ale też zaczęli wzbogacać swoje drużyny o zawodników, których głównym atutem była nie siła, a technika. Jeśli dziś zachwycamy się dalekimi wyjściami z bramki Manuela Neuera, trzeba pamiętać o człowieku, który w latach 50. XX wieku dał początki temu stylowi. Pierwszym golkiperem, który regularnie opuszczał swoje pole bramkowe, był legendarny radziecki bramkarz Lew Jaszyn. To on pierwszy doszedł do wniosku, że gra bramkarza nie powinna ograniczać się jedynie do bronienia własnej bramki. Był pionierem gry na przedpolu oraz poza polem karnym, pełniąc często rolę ostatniego obrońcy rozgrywającego piłkę w defensywie. Czarna Pantera, jak był nazywany z uwagi na grę wyłącznie w czarnym stroju, mógł pozwolić sobie na doskonalenie gry w polu, bo jego umiejętności w bramce były naprawdę niesamowite. Policzono, że w trakcie swojej kariery obronił około 150 rzutów karnych. Jest jedynym jak do tej pory bramkarzem, który zdobył złotą piłkę, a w 2000 roku został przez FIFA okrzyknięty najlepszym bramkarzem stulecia. Grając po swojemu, wbrew panującym zasadom, położył fundament pod współczesny styl gry golkiperów w nowoczesnym futbolu. Jeśli mówimy o piłkarzach, którzy nie oglądali się na innych i zawsze starali się robić wszystko po swojemu, to oczywiście nie może tu zabraknąć Antonina Panenki. To właśnie reprezentant Czechosłowacji jako pierwszy zaprezentował charakterystyczny sposób strzelania rzutów karnych delikatną podcinką. I to nie w byle jakim meczu, bo pierwsza wykonana w ten sposób jedenastka dała jego Czechosłowacji wygraną w finale Mistrzostw Europy w 1976 roku. Niemała odwaga i pójście pod prąd opłaciło się, bo do dziś taki sposób wykonywania rzutu karnego od nazwiska strzelca nazywa się panenką i znajduje on swoich naśladowców na stadionach całego świata. To wszystko w tym odcinku. Jak mogliście się przekonać, warto pewne rzeczy robić w życiu na swój, wyjątkowy sposób. I jeśli tak jak bohaterowie tego odcinka i ja, żyjecie po swojemu, a jestem tego pewien, to pod tym linkiem możecie podzielić się tym ze mną i wygrać spotkanie na Stadionie Narodowym z dwoma mistrzami świata.